Dzień dobry Państwu, porozmawiamy za chwilę w analizy Player o fascynujących historiach z rynku długu. Ja wiem, że dla niektórych to brzmi może abstrakcyjnie, fascynujące historie z rynku długu, ale jest z nami człowiek, który zna takie historie i nam je opowie. Artur Ratyński, PKO TFI, zarządzający m.in. funduszem Gamma Parasol Business. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Będzie o inwestowaniu na rynku obligacji szeroko pojętych. Obligacje skarbowe, długoterminowe, na przykład ostatnio są raczej pod presją i mają i złą prasę, i trudno im wypracować dobre wyniki tym funduszom, które tam inwestują. Wiadomo, ceny spadły, rentowności urosły, a więc to jest szczególnie trudny czas. Ale my zaczniemy naszą rozmowę od czegoś innego, od obligacji komunalnych, co się nie zdarzyło chyba w tych materiałach. Tak, jeśli chodzi o obligacje komunalne, to rzeczywiście było mało historii związanych z tym. Natomiast mamy tutaj okazję omówić obligacje komunalne, dlatego że po pierwszy raz w przypadku w historii Polski zdarzyło się, że obligacja komunalna, tu mam na myśli gminę Ostrowice, można powiedzieć, że tak naprawdę została zniesiona w 2019 roku. Co to oznacza? Gmina została zniesiona. Problemy finansowe. Tak, ale to nie dlatego zniesiona. Mówimy, że pan zainwestował w te obligacje, rozumiem, wcześniej, tak? Tylko nie, oczywiście, że nie. Jako przykład właśnie, bo trzeba powiedzieć sobie o tym, że w Polsce obligacje komunalne nie mają zdolności upadłościowej i zgodnie z prawem gmina nie może upaść. A tu jest pierwszy przypadek, na którym możemy prześledzić, co się działo z taką gminą, która zaczęła mieć problemy finansowe. I to jest właśnie fajny przykład dla inwestorów. To jest gmina malutka, tam około 3000 mieszkańców niecałe. Ja nie inwestuję w takie gminy, ja inwestuję w gminy większe. U nas są gminy, miasta takie jak Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, ale też mamy mniejsze. Zdarzają się gminy małe, tak jak mniejsze. Włocławek, ale Włocławek to jest około 100 tysięcy i Lęborg, który ma około 40 tysięcy, bo 35 tysięcy mieszkańców, to jest najmniejsza gmina, którą mamy. W związku z tym, że nie ma tej zdolności upadłościowej w gminach w Polsce, a tu jednak zdarzył się przypadek, kiedy gmina się zadłużyła i można powiedzieć, że tak na swoisty sposób zbankrutowała, no bo została zniesiona, czyli została podzielona pomiędzy gminy sąsiadujące, gminę Drawsko-Pomorskie oraz gminę Złocieniec. I dlatego chciałem parę słów powiedzieć o tym, co się działo, jakie to ma implikacje dla inwestorów, jak na to patrzeć, bo sprawa się jeszcze nie skończyła. Na początku czerwca jakoś dotarła do mnie informacja, że Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał decyzję, bo to jest ciekawe, wojewoda pomorski zakwestionował sporą część zadłużenia tej gminy, bo długi gminy przejął Skarb Państwa, który był reprezentowany przez wojewodę pomorskiego, ale on zakwestionował sporą część długu, sporą, znaczącą część długu. Tego długu było około prawie pod 50 milionów, natomiast on zakwestionował ponad 45 milionów i to było ciekawe. Natomiast właśnie niedawno Sąd Okręgowy powiedział, że nieuznane wcześniej należności wojewoda pomorski powinien uznać i że ma uznać. To jest ciekawe o tyle, że sprawa jeszcze się nie skończyła. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast wracając do gminy, ona się zadłużyła dlatego, że tam po prostu doszło do nadużyć i przekroczenia uprawnień. Stąd też kłopoty, bo normalnie ustawowo, gdyby gmina działała poprawnie i w ramach, że tak powiem, procedur, to nie przekroczyłaby... Ale co nam ten przykład pokazuje? Co nam ten przykład pokazuje, jeżeli chodzi właśnie o obligacje komunalne? Ten przykład pokazuje, że decyzja Sądu Okręgowego mówi tak. Nieuznane wcześniej przez wojewodę zachodniopomorskiego długi mają być spłacone. To wiemy na dziś. I dlaczego to jest dobre? To jest dlatego dobre, że to mówi nam, jeżeli zainwestujemy w obligacje komunalne, w obligacje jednostek samorządowych, w obligacje gminy, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy spłaceni w 100%. A przynajmniej do tej pory wszystkie tak się działo ze wszystkimi obligacjami, które mieliśmy na rynku. Tu mówimy o też innych długach, bo gmina Ostrowice w pewnym momencie zapętliła się, wpadła w pętlę długów i już zaczęła pożyczać pieniądze na dość wysoki procent w takich, można powiedzieć, parabankach, w instytucjach, które
firmach pożyczkowych, tak? W firmach pożyczkowych tak, po prostu, tak? Tak, jedna z tych giełd, z tych firm jest właśnie na giełdzie. Ona między innymi miała duże zobowiązania, duże należności, które... Ona była wierzycielem po prostu gminy Ostrowice. I jak okazało się, że po tym zniesieniu w 2019 specustawą, że gmina przestaje istnieć i po prostu przechodzi część gminy do Drawska Pomorskiego, a część do Złocieńca, to okazało się wtedy, że wojewoda pomorski, który reprezentował Skarb Państwa Zachodniopomorski, on podważył część tych długów jako... Prawdopodobnie liczył na to, że te długi, które były zaciągane w parabankach na wysoki procent, bo to nawet było kilkanaście procent, 12-13, czyli bardzo wysoko. Dzisiaj mamy zerowe stopy procentowe. Wtedy też były dużo niższe, więc to było tak naprawdę pożyczanie pieniędzy bardzo drogie. I najprawdopodobniej wojewoda liczył, bo tym się zajęła prokuratoria generalna, że część tych długów nie będzie musiała być spłacona. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że decyzja Sądu Okręgowego jest taka, że ta decyzja wojewody i została przez sąd podważona i te długi powinien wojewoda uznać w większości. Prawdopodobnie sprawa jeszcze będzie się ciągnęła, zobaczymy. Z kolei jeśli chodzi o wójta gminy i skarbnika, którzy po prostu tych przekroczenia uprawnień i nadużyć dokonali, no po prostu jest prawo. Prawdopodobnie może się skończyć, sprawa też się toczy w toku, prawdopodobnie za to im grozi no, więzienie. Czyli to jest w praktyce taki przykład, że nie ma defaultu na... Nie ma defaultu, ale ryzyka jak najbardziej istnieją. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, inwestujemy w jakieś gminy, jeżeli my inwestujemy z poczuciem, że to nie ma ryzyka, to w ogóle nie badamy i nie analizujemy. My w PKO TFI analizujemy wszystkie gminy i nadajemy im ratingi wewnętrzne, tak jakby to były przedsiębiorstwa. I zaraz bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na jedną ważną rzecz, to jest taki aspekt psychologiczny. Dlaczego to nie tylko jeśli chodzi o prawo, gminy są moim zdaniem bezpieczniejsze, sporo bezpieczniejsze. To jest taki, dochodzi do tego aspekt bardzo ważny, psychologiczny. Właściciel przedsiębiorstwa, on pracuje na to często wiele lat i on często nie dostrzega swoich błędów, które popełnił w zarządzaniu. To jest tak, że gdzieś przeinwestował, gdzieś czegoś nie dopełnił, tu wierzył w swoją dobrą pasę, a coś poszło nie tak. I w przypadku, i w sytuacji, kiedy dochodzi do napięć w spółce i ona może, że tak powiem, pójść w stronę upadłości, bankructwa, to jest za wszelką cenę, że tak powiem, podejmowane działania w świetle prawa, żeby te pieniądze wyciągnąć, tak? Bo uważamy, że one są nasze, nam się należą i wtedy w Polsce prawo nie jest doskonałe, ale wtedy proces restrukturyzacji w tej chwili jest coś takiego jak proces przyspieszonej restrukturyzacji możliwy, więc jest ochrona dłużnika, który może, że tak powiem, zablokować roszczenia wierzycieli i ma czas na wyprowadzenie pieniędzy. I to często się dzieje. Było dużo przypadków i tak naprawdę spółka, która ma dosyć dużo kapitału, dużo aktywów, okazuje się, że pod koniec procesu restrukturyzacji ma ich bardzo mało albo całkiem niewiele. No bo wiadomo, właścicielowi zależy, żeby podjąć wszelkie środki prawne i to często nie tylko ze złamaniem prawa, ale często są to legalne działania, ale prowadzone przez dobre firmy prawnicze i to się właścicielom przedsiębiorstw często udaje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w gminie, w mieście, w powiecie czy w województwie, tam tak naprawdę za tym stoją ludzie tacy jak radni, to nie są ich prywatne pieniądze. I jeżeli oni nawet podejmą decyzje inwestycyjne, mogą się pomylić. Tutaj wójt gminy Ostrowice, on się zarzekał, że to było w dobrej wierze. Oczywiście dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, jeżeli nadużył prawa i przekroczył uprawnienia, no to po prostu będzie musiał za to zapłacić. To orzeknie sąd, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast to działał na rzecz społeczności, tak? Chciał wybudować być może jakieś obiekty użyteczności, które się przydadzą. Natomiast w większych miastach mamy całą grupę ludzi radnych, których to nie są prywatne pieniądze i oni podejmują te decyzje w dobrej wierze, mogą się pomylić, ale to nie jest tak, że oni będą mieli duże ciśnienie czy jakąś dużą motywację, żeby te pieniądze wyciągać i żeby kolejnych nadużyć robić. Poza tym, jeśli chodzi o gminy, miasta, to w ogóle jednostki samorządu terytorialnego, to mamy taką sytuację, że to nadzoruje Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli RIO.
pokrótce i ona bada, sprawdza te długofalowe plany finansowe, bo one są robione. Jeżeli coś jest nie tak, to opinia jest zła. I nawet była niedawno, jakoś parę lat temu, próba zwiększenia uprawnień regionalnych ich izb obrachunkowych, dlatego że one, można powiedzieć, opiniują, ale nie mają możliwości zablokowania działań. I tutaj była zmiana przeprowadzenia ustawy, żeby regionalne izby obrachunkowe miały więcej możliwości, miały większe pole działania, mogły podjąć pewne działania, ale to się nie udało, dlatego że samorządy podniosły głos, że to jest ingerencja w ich działkę. I póki co to tego nie ma, ale zauważono problem i pracuje się nad tym. Rozumiem, że lubi pan mieć w portfelu funduszu obligacje komunalne. Lubię, dlatego że tak naprawdę od początku istnienia działalności naszego funduszu my mieliśmy takie trzy filary: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw i właśnie obligacje komunalne. Dla nas to był ciekawy bardzo z punktu właśnie widzenia prawa, że prawo chroni w dużej mierze posiadaczy obligacji komunalnych. A poza tym jeszcze jedna ważna sprawa, proszę pomyśleć o tym, że większe gminy mają na swoim terytorium dużo przedsiębiorstw, a proszę pamiętać, że gmina najprościej, może powiem tak, jednostka samorządu terytorialnego najogólniej dostaje 38%, około 38% podatku dochodowego od ludzi, którzy tam mieszkają. To jest spory zastrzyk cash flowu i około 7% podatku od osób prawnych. To oczywiście jest bardziej skomplikowane, bo na różnych szczeblach powiat ma trochę inaczej, gmina ma trochę inaczej, województwo ma trochę inaczej, ale oni mają cały czas dość duże pieniądze. To jest dość skomplikowane, bo wchodzimy teraz też w perspektywę zmian zapowiadanych niedawno, prawda, też zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, ale to zostawmy. Są też przykłady światowe takich gmin, to bardzo gmin. Miast w tym wypadku. Miast, które miały potężne kłopoty. Czy tam to działa inaczej, na przykład w Stanach? A właśnie, to jest bardzo, bardzo dobrze, że pan o to zapytał, bo Ostrowice są bardzo malutką gminą i to jest gmina, która jest w Polsce. To jest inaczej prawo, inaczej działa, inaczej skonstruowane. Poza tym jeszcze o jednej rzeczy nie powiedziałem ważnej. W Polsce mamy coś takiego jak janosikowe, czyli bogate gminy oddają część dochodów i na rzecz do Skarbu Państwa i Skarb Państwa przekazuje, jakby przesuwa te dochody do mniejszych, biedniejszych gmin. To też jest jakby to, co powoduje, że w Polsce gminy są znacznie bezpieczniejsze. A wracając do przykładów światowych, to właśnie w Stanach Zjednoczonych to już niemała gmina, niemała miejscowość, bo Detroit w 2013 roku ogłosiło upadłość. Nie ogłosiło upadłość, tylko bankructwo. Zostało ogłoszone, sąd zadecydował. Tam był inny problem. Tam był wieloletni problem, który nawarstwiał się od 2000. Tak naprawdę pojawił się mocniej w kryzysie tym lemanowskim 2008-2009 rok. Miasto zainwestowało bardzo i postawiło na jedną branżę. To była branża motoryzacyjna. Tam siedziby miały Ford, General Motors, Chrysler w przeszłości. To się też zmieniało, ale dość powiedzieć, że największe firmy motoryzacyjne tam były. W związku z tym kryzys, który w 2008 wybuchł, on dotknął najbardziej, jedną z najbardziej dotkniętych branż to też była branża motoryzacyjna. Wcześniej, w latach, pod koniec lat 60., 67., 70. akurat, to mnie ciekawiło właśnie, jak wyglądają sytuacje gmin, miast na świecie, te bankructwa, dlatego sobie poczytałem o tym. Tam zamieszki na tle rasowym wybuchły i to potężne, tam kilkadziesiąt osób zginęło, zostało rannych, około 7 tysięcy osób aresztowano. Tam policjanci biali, jak to zwykle w Stanach Zjednoczonych bywa, mieli jakieś zastrzeżenia do Afroamerykanów mieszkających w tym mieście, stąd też doszło do przepychanek, byli ranni, zabici. Dlatego to spowodowało największe w Stanach protesty i tak naprawdę zawirowania, do dziś wspominane. I to spowodowało egzodus mieszkańców. Ci mieszkańcy, proszę pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych etos pracy jest inny. U nas jest przywiązanie do miejsca pracy, do rodziny. Tam nikt się nie waha opuścić miejsca pracy, pojechać w inną część Stanów Zjednoczonych. To jest taka mentalność i dlatego tam to opuszczanie Detroit było bardzo duże. Tam proporcje, tak jak pamiętam, czytałem, proporcje 80% ludności białej do około 20-20 paru ludności afroamerykańskiej zmieniły się
wręcz odwrotnie. Więc proszę zauważyć, jaki jest egzodus. Poza miasto, gdzieś na przedmieścia, miasto przestało mieć z czego podatki płacić, a musiało obsługiwać. I problem zaczął się nasilać, bo tam 2/3 karetek ambulansów było nieczynnych, na policję się czekało około godziny. Wzrost przestępczości był niewiarygodny. Ludzie się bali po prostu tam mieszkać, opuszczali, nie było komu podatku płacić i problem zrobił się potężny. Stąd też oczywiście tam sąd opóźniał to ogłoszenie o bankructwa, to długo trwało te procesy, dlatego że fundusze emerytalne zainwestowały i w związku chcąc oszczędzić emerytów, żeby nie stracili na tym, to się ciągnęło dość długo, ale ostatecznie dogadali się i tam było tak, że za jednego dolara, bo to nie było całkowite bankructwo, wypłaty były od bodajże 20 centów do jakichś 75. No i tak ja sam obstawiam, tego nie sprawdziłem, ale obstawiam, że to właśnie te fundusze emerytalne dostały największe zwroty, a najmniejsze ci, co najbardziej ryzykowali. Ale także to jest ta różnica. Ciekawe. Tak? Ale to jest ta różnica. Ta różnica w stosunku do tego, co się dzieje na polskim rynku. Na polskim rynku coś takiego się, jak widać, zdarzyć nie może. Ale jako przestroga, że na świecie takie rzeczy się zdarzają. Na świecie, tak. Ale dobrze, i w przyszłości też w Polsce, że mogą takie napięcia wystąpić właśnie w związku z zmianami prawa, no to należy jakby zwrócić uwagę. Nie ma inwestycji bez ryzyka. Ja przypomnę, że całkiem niedawno Idea Bank miał duże problemy, a mało kto pamięta, że na przełomie lat 90. i 2000 roku Staropolski tak naprawdę zbankrutował. Panie Arturze, bank, lokata, a też nie było pewności. I nie ma inwestycji bez ryzyka, tak naprawdę się okazuje. Obligacje komunalne to oczywiście jest tylko jakaś część tego, co ma pan w funduszu. Na koniec też zobaczymy, tak, ale jako, że to temat ciekawy, to od niego, znaczy wszystkie tematy, o których będziemy rozmawiać, są ciekawe, ale temat rzadko poruszany, to od tego zaczęliśmy. No ale teraz zobaczmy, co się tak generalnie dzieje na rynku obligacji, na rynku, na którym pan inwestuje, bo to rzeczywiście no są, cóż, no, ciekawe czasy. Ciekawe to znaczy, że trudne, bo jest takie, jak jeden z zarządzających powiedział mi jakiś czas temu, że przez 30 lat właściwie na obligacjach skarbowych to nic się nie działo, można było właściwie tylko je mieć i zarabiać, bo była hossa, no 30 czy 40 tak na świecie, inflacja spadała, ceny obligacji rosły, rentowności spadały i się zmieniło. Prawda? Tak, i się zmieniło. W 2020 roku przyszedł COVID, przyszła pandemia i się zmieniło. No proszę właśnie, zauważyć. Właśnie tak. Zacznijmy może od inflacji. Lata 2014-2016 polska gospodarka weszła nawet w okres deflacji. Tam zeszła inflacja poniżej zera, ujemne mieliśmy poziomy. I potem zaczęło się odbicie, tak? I które owszem, w pewnym momencie, czyli w 2020 po kryzysie covidowym, tam było zamknięcie gospodarek, mnóstwo lockdownów, nastąpiło tąpnięcie troszeczkę tej inflacji na świecie, jak i w Polsce, ale okazuje się, że odłożony popyt, to po pierwsze, tam kilka było czynników, które to spowodowały, co mamy dzisiaj, czyli wzrost inflacji i tak naprawdę łapanie trendów wzrostowych i dosyć mocnych o dosyć dużej dynamice. Pierwsza sprawa to odłożony popyt, bo jak mamy lockdown, ludzie nie wydają pieniędzy, ludzie nie robią zakupów i to powoduje, że gdzieś te oszczędności są odkładane i w tej chwili jak mamy informację, że coraz lepiej opanowujemy pandemię, otwieramy gospodarki, to ludzie ruszają na zakupy. To jest jeden z czynników inflacyjnych. Drugi to, że oprócz luźnej polityki monetarnej prowadzonej przez banki centralne mamy oto następującą sytuację. Rząd Stanów Zjednoczonych zaczyna po prostu drukować czeki wręcz i dawać ludziom. No bo mamy kryzys, ludzie nie mają pracy, trzeba im pomóc. I to jest bardzo duży impuls fiskalny. Tam naprawdę Amerykanie dostali dużo pieniędzy. I co to powoduje? To są pieniądze, nie tak jak poprzednio przy QE wszelkich. Pieniądze szły do banków, które mają swoje procedury, mają procesy i które nie zawsze te pieniądze jakby szły dalej. No bo jeżeli ludzie muszą spełnić pewne warunki, a nie zawsze spełniają, no to jest gdzieś tam blokada na tym, jakaś granica wytyczona. Natomiast tutaj bezpośrednie
bezpośrednio pieniądze, czeki szły do ludzi i to ta duża ilość gotówki w obiegu zwiększona w stosunku do tego, co było, powoduje, że mamy zwiększone zakupy, zwiększoną inflację. Jednocześnie mamy wzrost surowców, no bo cykl rynkowy się taki tak się właśnie zachowuje, że mamy bardzo niskie stopy procentowe, to pieniądze i zerowe tak naprawdę stopy procentowe, my to nazywamy, że to jest pewnego rodzaju presja finansowa, bo nawet w Polsce dochodzi do tego, że mamy ujemne stopy procentowe. W strefie euro już od dawna mamy ujemne stopy procentowe, więc jest ucieczka pieniędzy w jakieś inwestycje alternatywne, które przynoszą pozytywne dochody, pozytywne cash flow, a nie ujemne. No więc część pieniędzy ucieka w złoto, srebro za tym idzie, w surowce, w ropę. A jak z kolei idą pieniądze w ropę, w surowce, to powoduje, w szczególności ropa jest ważna, bo to z kolei transport i powoduje, że to się przekłada na inflację. Wszystkie te czynniki spowodowały, że nagle, może nie tak nagle, ale z bardzo niskiej inflacji mamy inflację na poziomie praktycznie 5%. Ostatni odczyt w Polsce 4,8, ale już w Stanach Zjednoczonych to było właśnie 5%. Mhm. Tutaj też warto spojrzeć, bo to nam się przyda za chwilę i zapamiętać, jak się ten wykres zaczyna, to jest 2001 rok i tam inflacja, czerwona linia to polska inflacja, tam jest powyżej 7%. Zgadza się. Prawda? Wyraźnie. A teraz do 7 tam jeszcze daleko, ale coraz bliżej jest do 7. Myślę, że warto byłoby się przyjrzeć, jak wtedy wyglądały stopy procentowe. Inflacja nie tak daleko odbiega, powiedzmy 2%, a jak stopy procentowe wtedy To za chwilę powiemy, tak, to za chwilę powiemy, bo po drodze jeszcze spójrzmy na to, co dzieje się z rentownościami obligacji właśnie, tak? Właśnie, krzywa dochodowości. Krzywa dochodowości. Dobrze, to się zatrzymajmy to w tym momencie. Panie, bo profesjonaliści to nie lubią tego tłumaczyć, bo profesjonaliści to trochę pewnie chyba tak czują, że jak będą to tłumaczyć, to może na skróty. Może nieprofesjonalni. To ja powiem. A poza tym używając pewnych sloganów rynkowych. Tak, krzywa rentowności, czyli linia pociągnięta po tych rentownościach z lewej strony obligacje krótkoterminowe, z prawej strony obligacje długoterminowe. No właśnie, i tak mamy. Ta krzywa, ta linia górna to są czasy 2001 rok, tak? Tak, widać, wtedy, kiedy gama zaczynała działać. Tak, i obligacje krótkoterminowe miały wyższe rentowności niż obligacje długoterminowe. A na dole mamy krzywą rentowności z 2021 roku obecną, czyli te obligacje krótkoterminowe mają niższe rentowności, a te długoterminowe mają wyższe, która jest normalna. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo tak. To jest bardzo dobra rzecz. Ja bym chciał tu powiedzieć o tym parę słów. Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z teorią oczekiwań krzywa dochodowości zazwyczaj jest w większości przypadków normalna, czyli rentowności na krótkim końcu krzywej są niżej, a dłuższe obligacje mają rentowności wyższe. Dlaczego tak się dzieje? No bo inwestor, który chce który ma zainwestować pieniądze na dłuższy okres czasu i musi poczekać te ileś lat, to on by chciał tą stopę zwrotu mieć większą i to jest naturalne. Czekam, więc mam stopę zwrotu większą niż gdybym zainwestował natychmiast. I tak się dzieje w gospodarkach rozwiniętych. A tutaj właśnie to jest ciekawa sprawa, bo nie każdy pamięta. Mamy stopę krzywą dochodowości odwróconą. Negatywną. Tą pierwszą, mamy, tą na górze. Tą wyższą. 2000, rok 2001. Tak, dokładnie, tak było. I teraz ja pozwolę sobie zadać panu pytanie, panie rektorze. Jak pan myśli, dlaczego tak się działo? Skoro powinniśmy oczekiwać zgodnie z teorią oczekiwań na dłuższym końcu wyższych rentowności, dlaczego tutaj akurat mieliśmy odwróconą krzywą? Ja nie uwierzę, że nie rozmawialiśmy przed tym nagraniem. No nikt nie uwierzy. No tak, ale to też oczywiste, że w perspektywie było wejście do Unii Europejskiej, czyli do organizmu, gdzie generalnie tak, dokładnie. I proszę zwrócić uwagę, że te obligacje krótkie, bo były stopy procentowe wysokie na tym poziomie i utrzymywały się blisko stopy procentowej banku centralnego. Natomiast te obligacje się nie łapały jeszcze na okres, w którym my mieliśmy wejść do Unii Europejskiej. Czyli my mieliśmy wejść do Unii Europejskiej. Ja to nawet zaznaczę, tak? Ten początek. Tak, to jest tak. I to jest właśnie ciekawe, że tutaj jeszcze te obligacje by zapadły i tam nie wchodzimy do Unii Europejskiej. Natomiast
te obligacje długie, na przykład 10-letnie, to wiadomo było, że one już się załapią na ten okres, kiedy gospodarka Polski będzie mocno konwergowała do tych wskaźników w Unii, a tam inflacja i stopy procentowe będą już o niższym poziomie. Więc gracze i inwestorzy grali właśnie na to, że te obligacje długie załapią się na niższe rentowności, na niższe stopy procentowe i dlatego tak było. Ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj w 2001 obligacja 10-letnia jest w okolicach 10% wyceniana, czyli w 2001 obligacja 10-letnia plus 10, czyli za 10 lat będzie miało około tych 10%. A proszę, jeżeli byśmy mogli zobaczyć, jak było w rzeczywistości, do ilu te stopy procentowe doszły, bo ja pamiętam, że to było znacznie niżej. Tak? No właśnie, no idziemy do stóp procentowych, tak, proszę bardzo. Tak, i stopy procentowe dynamicznie spadały i mimo, że rynek dyskontował bardzo dobry scenariusz, że stopy procentowe spadną i że obligacje długoterminowe, wtedy było obstawiane, że przynajmniej te 10% będą miały, czyli niżej niż obligacje krótkoterminowe, to widzimy, że tak naprawdę po 10 latach, licząc od 2001, te stopy tak naprawdę banku centralnego były sporo niżej, bo to poziom 5-6%. Także tak naprawdę to pokazuje, że rynki bardzo dobrze dyskontują. A też dlaczego warto o tej krzywej rentowności powiedzieć? Odwrócona krzywa rentowności w tej chwili na rynkach tak naprawdę nie widać jej, przynajmniej jeśli chodzi o rynki rozwinięte. My najczęściej patrzymy na Stany Zjednoczone, Europę, obligacje niemieckie, polskie, czy bliższe nam węgierskie, czeskie, ale tam te krzywy dochodowości są pozytywne. A chciałem pokazać, że to nie tylko w teorii książkowej są odwrócone krzywe dochodowości, mogą być też odwrócone krzywe tak naprawdę w praktyce. Polska to przeżywała i po prostu mi się wydaje, że to warto też, żeby ludzie jakby o tym się dowiedzieli. I tak, no i co z tego wynika dla inwestowania na rynku długu? Co z tego wynika dla inwestowania na rynku długu? Bo teraz, tak jak mówiłem na początku, no jest trudny okres dla inwestowania po prostu w obligacje skarbowe długoterminowe, bo tak, rentowności poszły w górę, czyli ceny spadły. Jak ktoś ma fundusz, to jednak te fundusze generalnie przynoszą straty w tym okresie. Tutaj powiem tak, banki centralne od początku utrzymują, że inflacja, która w tej chwili się pojawiła, będzie przez jakiś czas, a potem presja inflacyjna zacznie dosyć mocno spadać. Natomiast gracze na rynku długu, gracze, którzy operują na obligacjach skarbowych rządowych, nie tylko, na innych obligacjach przedsiębiorstw powiązanych z rynkiem długu i ze stopą procentową, bo obligacje przedsiębiorstw też są obligacjami o stałej stopie procentowej. Mamy ich dużo, czy obligacje komunalne, to są powiązane rynki, tylko, że tak powiem, spread zapewne inne ryzyka jest inne i dlatego one są notowane trochę na innych poziomach, ale tak naprawdę wszystko to jest dosyć mocno skorelowane. I proszę zwrócić uwagę, że część graczy i inwestorów w pewnym momencie obstawiła, że banki centralne w związku z tą inflacją wysoką będą musiały podjąć działania, bo to już nie jest inflacja 2-3%, która jest tak jak wcześniej banki sobie to określiły, pewien range, tak, że jeżeli to będzie 2,5%, 3,5%, to jest akurat w tym przedziale, który nas satysfakcjonuje i to jest dobra inflacja. Ta inflacja zaczyna wychodzić poza ten przedział i część inwestorów obstawiła, że banki centralne będą musiały podjąć zdecydowane działania, bo oczywiście podstawowym obowiązkiem banków centralnych, w szczególności europejskich i polskiego, jest dbanie o poziom inflacji. Amerykanie mają trochę inaczej, bo oni też jeszcze mają tam wpisane, że muszą dbać o wzrost gospodarczy, o stopę bezrobocia i tak dalej. Więc tam jest to bardziej skomplikowane. Ale tutaj głównie, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny i polski NBP, to jest sytuacja, że mamy dbać o tą inflację. No i tutaj tak naprawdę przez lata tak było, bo mieliśmy realną stopę procentową dodatnią. W tej chwili mamy po raz pierwszy w historii stopę procentową realną ujemną i to dość głęboko ujemną. No ale mieliśmy też po raz pierwszy raz od wielu lat potężny kryzys covidowy i to można powiedzieć, że tłumaczy. Ale oczywiście jak teraz wychodzimy, gospodarka się otwiera, wychodzimy z tego kryzysu, no to oczekiwane jest, że w naturalny sposób banki centralne podejmą działania dostosowawcze. Natomiast według mnie to jest coś takiego. Rynek zdyskontował rzeczywiście, to były takie zakłady na wzrost inflacji
i rzeczywiście tak było, nastąpił dość duży ruch dynamiczny. Ja powiem tylko, że długoterminowe obligacje polskie, rentowności wzrosły, w dołku było około 1%, 1,15, a wzrosły prawie do 2%. To duży ruch. To jest duży ruch, jeśli chodzi o obligacje, dlatego że biorąc pod uwagę duration, to tam te straty naprawdę dosyć duże były na tych obligacjach długoterminowych. I teraz co dalej? Wydaje mi się, że rynek wykonał ruch dosyć dynamiczny. Banki centralne mówią tak, my nadal uważamy, że ta inflacja zacznie spadać po pewnym czasie. I to powoduje, że gracze jakby popadają w pewną konsternację, a też jest dużo zakładów, że tak powiem, zrobione przez banki inwestycyjne i graczy, tak zwanych shortów, czyli grają na spadki ceny i w pewnym momencie, jeżeli okaże się, że ta inflacja trochę jest mniejsza niż były przewidywania, bo to jest też gra pod oczekiwania, to może się okazać, że część graczy będzie musiała zamykać te pozycje krótkie. I to jest jeden oczywiście z takich czynników, jedna z sił działających na rynek. A zatem jeżeli banki centralne mówią, bo tak naprawdę banki centralne mają jedne z najlepszych modeli. Nasz bank centralny NBP ma model około 500 zmiennych. Oczywiście to nie jest tak, że oni na pewno będą wiedzieli, co się zdarzy w przyszłości, ale to są jedne z najlepszych modeli i można im ufać. Jeżeli prognozy banku mówią, że po wzroście inflacji gdzieś tam ta presja będzie za jakiś czas mniejsza, to warto mieć na uwadze, że banki centralne wcale tak często się nie myliły. Zdarzało się w historii, że się myliły, ale te narzędzia ich prognostyczne są coraz lepsze, są doskonalone i można w tym momencie przyjąć tak, że raczej ta inflacja się uspokoi, zacznie wracać do normy, tylko kwestia z jakiego poziomu i czy tak naprawdę nie będzie sytuacji, kluczem sprawy będzie jak zareagują właśnie bankierzy centralni. Na razie Fed jest spokojny, bankierzy Europejskiego Banku Centralnego też, a bankierzy NBP-u też, ale już na przykład bankierzy centralni, czyli przedstawiciele czeskiego banku centralnego już mówią o podwyżkach stóp i być może, że nawet kilku, bo inflacja jest wysoka, podobnie bank węgierski. Także tu też nie ma takiej całkowitej spójności. Tak naprawdę zobaczymy. Natomiast wydaje mi się... Czy to znaczy, że nie wyklucza pan zatrzymania tego trendu spadku cen obligacji i wzrostu rentowności? Ja bym to widział tak. Jest dobry moment na przerwę. Prawdopodobnie ona się troszeczkę przedłuży, bo już się zatrzymały. Nawet w ostatnich dniach rentowności obligacji na świecie amerykańskie, europejskie, ale też i polskie rentowności poszły w dół. I wydaje mi się, że jest to miejsce właśnie na korektę. Natomiast w sytuacji tej inflacji, poziomów takie jakie są i prognoz, które do końca roku i na początek roku 2022, że ta inflacja jednak będzie wyższa i ona może zaskakiwać tak jak zaskakiwało ostatnio, to wydaje mi się, że bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest, że po tym odpoczynku i korekcie, która nastąpi, już zaczęła następować od jakiegoś czasu i prawdopodobnie się przedłuży, z tym, że trudno określić, jaki ona będzie miała charakter. To wydaje mi się, że jeszcze możemy oczekiwać pewnych wzrostów, natomiast naprawdę dziś trudno powiedzieć, w jakim zakresie, ale jeszcze tak, możemy się spodziewać powtórki. Tak, panie Arturze, tutaj widzimy teraz rentowności obligacji 10-letnich strefy euro, to ta niebieska linia, która zeszła poniżej zera, Stanów Zjednoczonych, ta złota linia, powiedzmy złota i Japonii. To teraz zobaczmy, co się dzieje u nas w regionie jeszcze. Tak, czy macie obligacje w swoim funduszu skarbowe z innych rynków? Zagraniczne. W tej chwili nie mam, ale w zeszłym roku z powodzeniem zainwestowałem w obligacje czeskie skarbowe. I to był bardzo dobry strzał, bo akurat w tym, na tych obligacjach to było udane wejście i udane wyjście. Czyli tuż przed wzrostem cen, spadkiem rentowności, a wyjście jeszcze, jak tylko się COVID zaczął, ale te obligacje utrzymywały się. Jest pewna bezwładność na rynkach, pewna nieefektywność. Tutaj takie wtrącenie moje. Eugene Fama dostał Nobla za wprowadzenie właśnie tych teorii rynków efektywnych, nieefektywnych i taki model inwestora racjonalnego, a później jakiś
jakiś czas później Kahneman i Tverski udowodnili w finansach behawioralnych, że to wcale tak nie jest. I potem Kahneman też dostał Nobla za to, że jakby uzupełnił, że tak naprawdę psychika inwestora i mózg nie jest przyzwyczajony do myślenia poprzez pryzmat prawdopodobieństw, tylko przyczynowo-skutkowo, a jednak rynki finansowe i to jest ocena przede wszystkim wypadkowa prawdopodobieństw różnych działań. Tak dużo działa czynników na rynki, że to tylko i wyłącznie można rozpatrywać przez, że tak powiem, prawdopodobieństwa, jak to może nastąpić. Nikt nie ma pewności. Historia się rymuje, ale się idealnie nie powtarza na rynkach finansowych. Tu nie ma tego samego wzoru. One są podobne, te cykle są podobne, ale nie ma idealnie tej samej powtórki. I to właśnie wynika z tego, że po prostu umysł ludzki, psychika jest taka, nie inna, nie jest doskonała, ale stąd też idzie się w dzisiejszych czasach w procesy, w zespoły ludzkie. Jeżeli będziemy mieli czas, albo nawet w tej chwili, to opowiem panu jedną fajną historię, bo to ludzie nie słyszeli o Newtonie. Słyszał pan tę historię Newton i giełda? Jeżeli nie, to szybko opowiem. Isaac Newton to ten właśnie człowiek, który to jest jeden z najświeższych umysłów w ogóle w historii ludzkości. To jest to ten od prawa grawitacji i praw dynamiki. Bardzo światły człowiek, matematyk, fizyk, astronom. I on to był 1711-1720, taka bańka. On zainwestował w akcje kompanii mórz południowych. I co ciekawe, bo to był bardzo inteligentny człowiek, potomni oceniają, że Isaac Newton miał inteligencję na poziomie gdzieś 160-170. W tej chwili jest obok Einsteina stawiany za jeden z najświetlejszych umysłów historii ludzkości, więc jak się obok Einsteina stawia, no to wiadomo, wow. No i o co chodzi? Chodzi o to, że Isaac Newton, mimo że taki bardzo inteligentny, a też miał przyjaciela ministra finansów z tamtych czasów i kogoś w departamencie znaczącego skarbu, to on jak zainwestował w kompanię mórz południowych, to na początku zyskał. Na dzisiejsze pieniądze to było coś koło miliona dolarów. Natomiast psychika po pewnym czasie składała mu figla, bo jeden z jego przyjaciół zainwestował i te akcje trzymał dużo dłużej. I był bardzo mocno zarobiony, więc Isaac Newton odkupił te akcje, taka pułapka. I potem, że tak powiem, jak one poszły w dół, to że tak powiem, trudno mu było podjąć racjonalną decyzję i tak naprawdę sprzedał gdzieś je dużo później niż powinien i w sumie na tej całej swojej inwestycji stracił duże pieniądze, przelicza się i mówi się, że na dzień dzisiejszy to było około 3 milionów dolarów. Ale to pokazuje, że nawet inteligentne i to bardzo inteligentne jednostki, matematyk, liczby, prawda, i okazuje się, że też sobie nie poradził. Tutaj jego umysł po prostu spłatał mu figla. Dlatego tak ważne dzisiaj jest budowanie zespołów ludzi, a przede wszystkim procedur, które są sprawdzone, które są modyfikowane, które są testowane. To jest ważne i to my się staramy robić. No właśnie, to teraz jeszcze, panie Arturze, już tak na koniec, to proszę teraz opowiedzieć, jak to wszystko, co mówiliśmy o rynku, bo było tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele wątków, jak to pan spina w praktyce i jak to się przekłada na fundusz, który jak rozumiem, no nie jest to fundusz dla takiego detalicznego inwestora, tak? Przeciętnego. Tak, to prawda. Fundusz od początku był dedykowany dla inwestorów instytucjonalnych lub inwestorów, którzy chcieli zainwestować większe pieniądze. Stąd też oni byli preferowani przy tym wyborze. No 20 jak to wszystko, lat, jak to wszystko, co minęło pan, 20 lat. Tak, jak to wszystko, o czym mówiliśmy, ta masa wątków. Jak pan to teraz by podsumował, jak to zaprzęga pan do pracy w tym funduszu, który jest na bardzo trudnym teraz rynku długu? Prawda. Ja skupiłem się na długoletniej historii, bo to jest ważne, żeby tak naprawdę to, co powiedzieliśmy w trakcie, nie ma inwestycji bez ryzyka, nawet inwestowanie, założenie depozytu bankowego, na przykład Banku Staropolskiego, który po prostu też zbankrutował, pokazuje, że nawet depozyt nie jest bezpieczny. Wprawdzie BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantuje na dzień dzisiejszy około 100 tysięcy euro. Tak, ale w tamtym czasie, kiedy były problemy Staropolskiego, to było dużo mniej. To było, o ile dobrze pamiętam, to było tak, że... 30 tysięcy złotych chyba.
To było tak, to było 1000 euro do 1000 euro w 100%. A nie, to jeszcze mniej, jeszcze mniej. Jeszcze mniej, ale nie, ale 90% było z 22,5 tysiąca euro. Dobrze, czyli no to tak już naprawdę dużo mniej, więc instytucjonalnie to nie mieli szans, mogli naprawdę stracić duże pieniądze. Więc mówiąc o tym, że nie ma inwestycji bez ryzyka, my mamy tak naprawdę cały proces dość skomplikowany i dość złożony, ale oparty na ludziach, oparty na naszych przemyśleniach, sprawdzonych procedurach. I to jest tak, że jeżeli zarządzający ma pomysł, że chciałby zainwestować w jakieś obligacje, to przede wszystkim sam je sprawdza na tym poziomie, w którym on zazwyczaj to robi. Pewne podstawowe rzeczy, podstawowe analizy, ocenia, jaka jest historia, jak duża jest spółka, jaka jest wielkość emisji, ale to dalej idzie z jednej strony do naszych analityków, którzy sprawdzają to swoim okiem z drugiej strony, bo przecież proszę pamiętać, że zarządzający może mieć taką motywację, a to jest dobrze płacąca spółka, to ja sobie w obligacje zainwestuję, będę miał wyższą stopę zwrotu. Ale u nas jest tak, że musi wypowiedzieć się też Departament Ryzyka. Nadajemy ratingi wewnętrzne, również obligacjom komunalnym nadajemy. Departament Ryzyka się wypowiada, czy możemy takie obligacje kupić, jakie jest ryzyko. Oczywiście mamy siatkę również kredytową, ile procent, jakie obligacje możemy zainwestować, bo jeżeli jest rating niższy, to możemy mniej. Jeżeli jest rating wyższy, to możemy zainwestować więcej. Jednocześnie równolegle, bez kontaktowania się z Departamentem Ryzyka, analitycy oceniają, jak wygląda spółka. Jeżeli to jest spójne, to podejmujemy decyzję, że możemy zainwestować, jakby ja mówię spółka, obligacje spółki, tak dokładniej. I wtedy, że tak powiem, zarządzający decyduje, jaki, bo to oczywiście też jest limitowane. My mamy średnio 1, 2, może 3%, czasami się zdarza więcej w portfelu, dlatego że jest to dywersyfikacja. Bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli z 25-30 spółek, które mam w portfelu, jedna się przytrafi, a w historii Gammy też się przytrafiły 2-3 takie przypadki, w zasadzie dwa, bo ten trzeci, o którym mówię, to się okazało, że się spółka obroniła i niedługo spłaci się w całości. Przedłużył się czas, ale spółka sobie poradziła, warto było poczekać, uwierzyć w nią i ona się spłaci w 100% swoje długi. Natomiast jeśli chodzi o dwie spółki, mogę to powiedzieć, to było PBG, a później Zakłady Mięsne Kania. To były takie rzeczy, które wpłynęły, ale też proszę, ja przypomnę jedną rzecz. Jeżeli byśmy inwestowali tylko w dług bezpieczny, czyli w obligacje bezpieczne, rządowe, i przykładowo one dawałyby tą stopę taką jak dziś 1%, to po 10 latach mamy 10%. Jeżeli dołożymy do tego obligacje przedsiębiorstw, które z marżą powiedzmy do tej skarbówki by było około 200 punktów, czyli jakieś 3%, no to mamy na samych takich przedsiębiorstwach 30%. Czyli jeżeli byśmy zrobili miks, tak jak Gamma, ona nie może przekraczać więcej, nie ma więcej nigdy niż 50% obligacji przedsiębiorstw, no to ta stopa była około 20%, czyli dwa razy wyższa niż ta stopa oparta na obligacjach tylko i wyłącznie wolnych od ryzyka. No i to, co to powoduje, że ja mam te 10% zapasu. Jeżeli jedna firma mi zbankrutuje, no to ten 1-2% stracę, ale dalej mam 18, a nie 10, gdybym pierwotnie zainwestował tylko, że tak powiem, w ten dług najbezpieczniejszy. Stąd też te kalkulacje są takie, że my wiemy, że może zdarzyć się taki przypadek w ciągu wieloletniej historii funduszu, że jedna czy druga spółka po prostu nie wypłaci. No i będziemy mieli z tym problem, natomiast jest to wkalkulowane, a przy okazji w tym systemie, w którym jestem, w tym reżimie, w tej chwili, w którym działamy i w tych procesach, to jest mocno limitowane. Wiadomo, że mniejsze TFI chcą uzyskać wysokie stopy zwrotu i przyciągnąć klientów, no bo dla nich zależy, podejmują większe ryzyka. My jako duże TFI, największe w Polsce, nie musimy tych ryzyk podejmować aż tak dużych, ale to też jest dobre naszym zdaniem dla klientów, bo wtedy spada ta zmienność, jest mniejsza nerwowość, może minimalnie oczywiście stopa zwrotu być niższa, ale tak naprawdę to wychodzi na dobre klientowi, bo jeżeli nie, no to w pewnym momencie mogą te ryzyka się zmaterializować, no i jakby no w przypadku getbacku, zobaczy pan ile, my nigdy nie mieliśmy getbacku, tak od razu powiem, uprzedzę pytanie pana, ale to są sytuacje, dramaty. Często ludzie ma bardzo duże pieniądze inwestują w tego typu rzeczy. Tutaj nie tylko sami ludzie, ale też i, że tak powiem, kontrola państwa, monitoring państwa nie do końca zadziałał. No i mamy w ten sposób duże problemy dla niektórych ludzi.
Ja tylko zwrócę uwagę, że te obligacje komunalne, od których zaczęliśmy, bo to ciekawy temat, to jest prawie 18% w tym portfelu, jak tutaj w tej strukturze. Tak, nawet teraz troszeczkę przekroczyło powyżej 18. Mhm. My mówiliśmy, że Gamma ma trzy nogi, czyli trzy filary komunalne, skarbowe, przedsiębiorstwa, czyli tak, tak na pierwszy rzut oka to od razu się prosi, że czyli po około 1/3. Bywało w historii tak, że Gamma miała nawet 1/3, natomiast ze względu na to, że wyższe rentowności na rynku obligacji przedsiębiorstw w ostatnim czasie były bardziej atrakcyjne, a jestem z całą mocą przekonany, że nasze działania Departamentu Ryzyka, naszych analityków i całego zespołu dobrze prześwietlają te ryzyka, stąd też pozwoliliśmy sobie na przeniesienie ciężaru trochę w kierunku obligacji przedsiębiorstw. Ale tak czy inaczej, cały czas mamy zainwestowane duże zaangażowanie mamy w obligacjach komunalnych i oczywiście planujemy to robić dalej w miarę pojawiania się okazji inwestycyjnych. Panie Arturze, bardzo dziękuję za bardzo obszerną rozmowę, dziękuję. Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że było ciekawie. Bez wątpienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Artur Ratyński, PKO TFI. Dziękuję. Do widzenia.